Dzień dobry, witam państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest pan Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers. Dzień dobry. Dzień dobry. Gorące pytanie dzisiaj to dotyczy oczywiście wyborów do Parlamentu Europejskiego. Czy rynki obawiają się wyborów do Parlamentu Europejskiego? Czy widać jakieś napięcie na rynkach wynikające właśnie z tego, że w czwartek już zaczynają się głosowania, zaczyna się to od Holandii, Wielkiej Brytanii, w niedzielę głosuje Polska? Temat wyborów jest tematem drugorzędnym. To bardziej jednak wynika z trochę takich przykrych wniosków, że ta polityka prowadzona w sercu Europy nie jest jakby interpretowana, że może cokolwiek zmienić. Nie była jakby decydująca, przepraszam, w ostatnich latach, tak żeby mieć swoje mocne przebicie na rynki finansowe i nikt się nie spodziewa, że po tej zmianie warty czy układu sił cokolwiek się większego zmieni, także przechodzimy z jednej miałkości na drugą. Tak to przynajmniej przez rynki jest interpretowane, że nie mamy jakby takiej linii politycznej, która by od tego ujęcia gospodarczego, które rynki najbardziej dyskontują, żeby ta linia była dosyć silnie prowadzona za czasów ostatniej kadencji, miała swoje bezpośrednie przełożenie od tej strony bardziej pobudzenia, ożywienia czy jakichś takich regulacji, które mogłyby wpłynąć na to, że ta sytuacja ekonomiczna strefy euro się istotnie i ogólnie Unii Europejskiej na tyle poprawi, że rynki mogłyby to wyceniać. I też nie jest oczekiwane, że nowe siły, które się pojawią, patrząc przez układ w sondażach, w jakiś sposób to zmienią. Jedyną taką rzeczą, która będzie nową, no to partie eurosceptyczne zyskają na ilości głosów. Jest duża szansa, że będą jako powiedzmy taki skrajna prawica eurosceptyczna będą łącznie stanowić największą grupę i wyprzedzą czy Europejską Partię Ludową, czy socjalistów i demokratów. Natomiast no, w samej tej grupie, nawet jeżeli pozbieramy tych eurosceptyków w jedną grupę, wśród nich zwykle te poglądy też nie są spójne, także jest mała szansa, że oni sami w sobie będą stanowić jednolity front, prowadzić jednolitą politykę, więc tak i tak ta większość i ten główny nurt kierowania polityki pozostanie w rękach doświadczonych czy tutaj ludowców, czy demokratów, także pod tym kątem jakby nikt nie oczekuje, że wybory cokolwiek mogą zmienić, poza tym, że może być trudniej o forsowanie nowych pomysłów, nowych idei, bo trudniej będzie jednak zebrać spójność i konsensus co do myśli, bo to jednak sam i wśród między socjalistami, jak i Europejską Partią Ludową tych niespójności co do kierunku dla Unii Europejskiej było wcześniej, będą również teraz, także z punktu widzenia rynków podsumowując to wygląda tak, że nic wielkiego się nie działo za tej kadencji i nikt nie oczekuje, że coś wielkiego może się stać po tych wyborach, stąd jakby neutralnie się do tego całego wydarzenia podchodzi. Czyli tak, czyli rynki nie spodziewają się większych zmian, patrząc ze swojego punktu widzenia. Na ten moment nie widać, żeby jakby narastała premia za ryzyko dodatkowa, czy to na europejskich indeksach, czy na wycenie unijnej waluty. Ważniejszymi tematami niewątpliwie są spór handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, czy jakby problemy europejskiej gospodarki wynikające z tego spowolnienia, które mieliśmy pod koniec ubiegłego roku i na początku tego, które nijak jakby są powiązane z polityką gospodarczą Unii Europejskiej, a bardziej właśnie z tymi reperkusjami, jak ewentualne perspektywy gospodarcze chińskiej gospodarki będą się odbijać na Europie. Chyba na walutach widać tylko pewne zmiany na funcie, bo tutaj mamy jednak ciągle niedokończoną kwestię Brexitu. Czy tutaj wybory coś mogą zmienić, czy ta sytuacja, jeżeli chodzi o Brexit, ciągle jest nierozstrzygnięta, chociaż co chwila dochodzi do jakichś zmian, do pewnych przełomów. Tak, funt i Wielka Brytania to jest taki wyjątek na tej scenie polityczny, że tutaj ten czynnik polityczny ma duże znaczenie. Wybory mogą dużo zmienić, bo mogą pokazać, że rządząca partia konserwatywna może mieć czwarty czy piąty wynik w skali Wielkiej Brytanii, pokaże słabość tej partii, czy jakby niezadowolenie społeczne wynikające z tego, jak cały proces negocjacyjny jest prowadzony, a w zasadzie jak nie jest prowadzony, bo tak naprawdę mamy ciągłe odroczenia, brak zgody, porażki w przeforsowaniu przez parlament umowy Brexitu. To wszystko pokazuje, że ta partia jest rozbita, jest niezadowolenie społeczne z tych rządów. Także zbliżamy się do tego momentu, że po tych wyborach
wnioski, jakie wyciągnie Partia Konserwatywna, to tak naprawdę zmuszenie premier May do odejścia. Ona jeszcze jedną próbę podejmie na początku czerwca przeforsowania przez parlament porozumienia Brexitu, natomiast ono tak naprawdę nie będzie się praktycznie niczym różnić od tych poprzednich prób. Będzie to już czwarte głosowanie. No i w tym momencie już jest nawet skazany na porażkę, po tym jak w zeszłym tygodniu słyszeliśmy, że wszelkie rozmowy międzypartyjne, szukanie wspólnego konsensusu między rządem a opozycją, opozycyjną partią pracy, no te rozmowy zostały zerwane, więc widać, że zdecydowana większość głosów będzie przeciwko temu porozumieniu, więc znowu jakby tą cudzysłową puszkę przekupujemy dalej wzdłuż drogi, jak to się mówi w tym angielskim powiedzeniu, i widać, że Wielka Brytania nie będzie szukać szybkiego rozstrzygnięcia w kwestii Brexitu, raczej będzie znowu czekała, aż będzie pod ścianą pod koniec października, kiedy ten nowy deadline będzie wymuszał jakąś decyzję, a w międzyczasie prawdopodobnie Partia Konserwatywna będzie szukać swojego nowego lidera i wszystko wygląda na to, że tam większość w ramach Torysów jest za tym, żeby zmierzać jednak z Brexitem w tą bardziej twardym kierunku, czyli bardziej niebezpiecznym dla gospodarki. No i to już widzimy w funcie, który wyraźnie traci, tak, już na wartości. Tak, widzimy to po notowaniach funta już teraz, czyli wybory w Wielkiej Brytanii do Europarlamentu będą swego rodzaju plebiscytem popularności rządu, czy tak, takim rozliczeniem sądem, tego, tak, sondażem, niemocy. To są kwestie to europejskie, Parlament Europejski, natomiast rzeczywiście, jak pan powiedział, świat żyje głównie sprawami Stanów Zjednoczonych. Pod koniec ubiegłego tygodnia mieliśmy do czynienia z taką decyzją Donalda Trumpa, który powiedział, oświadczył, że wstrzymuje na 180 dni nałożenie dodatkowych ceł na import samochodów. To jest bardzo ważna decyzja z punktu widzenia Europy, ale z punktu widzenia Japonii. Z czego wynika ta decyzja? Tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że wstrzymanie tej decyzji to jest pozytywna informacja, która pokazuje, że jest jaki ukłon administracji z Białego Domu wobec Unii Europejskiej czy Japonii. Natomiast no, trochę jednak trzeba czytać między wierszami i z jednej strony zwrócić uwagę, że no, Trump w żaden sposób nie daje sygnałów, że chce rezygnować z twardej retoryki w polityce gospodarczej. Tutaj ja bym doszukiwał się próby jednak utrzymania głównej uwagi na sporze z Chinami, a jednocześnie jest to mimo wszystko groźba dla Unii Europejskiej, żeby pokazać, że za 6 miesięcy wrócimy do was i na was się skupimy. Co wy zrobicie w tym czasie? To daję wam wolną rękę, co może jednak oznaczać, że próbując się gdzieś ratować, te kraje, które są mniej zaangażowane w przemysł motoryzacyjny, mogą szukać bocznych indywidualnych rozmowach próby jakby pozyskania większego zaufania Stanów Zjednoczonych, czy ugadania lepszych warunków, mówiąc tak na najprościej, co jakby daje 6 miesięcy takiego tlącego się problemu, gdzie państwa europejskie mogą się kłócić między sobą odnośnie tego, jak ta polityka względem Stanów Zjednoczonych ma być prowadzona, bo w przypadku ceł na import samochodów ucierpią jedne kraje, innych to może w ogóle nie dotknąć, więc tak naprawdę szykowanie kontrofensywy na ewentualne wprowadzenie wyższych ceł może nie być po myśli wszystkich państw w Unii Europejskiej, a na to o tym trzeba pamiętać, że tutaj nie odpowiada jedna osoba, tylko mamy wielogłos w przypadku UE. Także tak naprawdę Donald Trump zaznaczył, że wróci do tematu Unii Europejskiej, na pewno nie zrezygnuje i być może to na samym finisz zostawi w kwestii swoich przygotowywania się do kampanii prezydenckiej. No i druga sprawa, to, jak wspomniałem na początku, przede wszystkim skupienie się na Chinach, czyli tutaj pokazanie, że to jest główny wróg Stanów Zjednoczonych, tutaj chcemy największe szkody pozyskać, i to nie tyle już jakby finansowo, ale też medialnie czy PR-owo, mówiąc tak najprościej, że to podkreślenie, że te Chiny są złe i nie tylko one są złe dla Stanów Zjednoczonych, podkreślanie, że również utrzymywanie wszelkich relacji zbliżonych, czy pójście na przyjacielskie stosunki innych państw z Chinami, czyli właśnie może Unii Europejskiej czy Japonii, no też będzie rozliczane właśnie za te 6 miesięcy. Także no tutaj w tej decyzji wcale bym nie szukał jakby pozytywnego
od dźwięku, tylko bardziej pokazanie, jaką może być charakter tej polityki Donalda Trumpa w następnych miesiącach. Tak, czyli przeczekanie pół roku, które wcale nie muszą być czasem spokoju, ale właśnie zarzewiem kolejnego konfliktu. A co nas czeka w tym tygodniu? Bo to jest, z jednej strony jest to tydzień wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale też pojawi się parę interesujących danych i w Unii Europejskiej, i w Polsce. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to jest PMI, wskaźnik PMI dla przemysłu. Tak, będziemy mieć wskaźniki aktywności biznesu, jak menadżerowie widzą swoją bieżącą sytuację w przemyśle, też w usługach, i jak też oczekują, że to się zmieni w najbliższych miesiącach. No, dane majowe będą takie interesujące z dwóch powodów. Przede wszystkim będziemy mieć opóźniony efekt poprawy sytuacji gospodarczej w Chinach, bo tutaj dane pierwszy raz marcowe się poprawiły w chińskiej gospodarce, tam mieliśmy odbicie korespondujących indeksów PMI. No i zwykle mamy takie opóźnienie miesięczne, dwumiesięczne do tego, jak to wpływa na poprzez te wszystkie kanały transmisji i handlu, jak to będzie wpływać na strefę euro. Także to jest ten pozytywny element, który może nam pchać te indeksy do góry. Z drugiej strony, no to są ankiety wypełniane na bieżąco przez menadżerów i oni widzą, jak sytuacja znowu zaognia się w kwestii relacji Stanów Zjednoczonych z Chinami, jakie ostrzeżenie zostało wysłane w kwestii przemysłu motoryzacyjnego i eksportu samochodów do Stanów Zjednoczonych. To wszystko może wpływać na pogorszenie tych wskaźników odpowiadających, jakie mają menadżerowie oczekiwania na przyszłość. Także mamy dwie siły, jedna pozytywna, jedna negatywna, i jest moim zdaniem interesująca, jak to się nam rozstrzygnie. Większe ryzyko niewątpliwie jest po stronie rozczarowania, że ta nerwowość, niepewność będzie się odbijać negatywnie na oczekiwaniach i może nam znowu jakby zbudować ten ponury klimat wokół ożywienia strefy euro, że nie do końca ona wychodzi nam z dołka po pierwszym kwartale, tylko nadal ten drugi kwartał będzie niepewny i wcale nie oznacza, że odbijamy od tego dołka, tylko możemy dalej szurać po dnie. Więc to jest też ważny sygnał z punktu widzenia polskiej gospodarki. No, jednak trzeba pamiętać, że tutaj Zachód jest naszym głównym odbiorcą naszego przemysłu. Natomiast te wskaźniki, które przede wszystkim twarde dane związane z produkcją przemysłową w pierwszym kwartale, pokazywały, że jesteśmy w miarę odporni na to osłabienie, na to spowolnienie przede wszystkim w Niemczech. I aczkolwiek w tych danych w tym tygodniu może tego nie widać z uwagi na to, że będziemy dane o produkcji przemysłowej, o sprzedaży detalicznej, natomiast kwiecień, pamiętajmy, to był ten miesiąc związany z Wielkanocą, więc tutaj te dane są zwykle zaburzone z uwagi na to, że mamy to święto ruchome. Dni wolne, no to będą się odbijać na ogólnej produkcji, więc tutaj bym się spodziewał, że jest ryzyko słabszych danych o dynamice, ale one wcale nie będą świadczyć, że coś złego się dzieje z polskim przemysłem, to bardziej to te sezonowe wahania mogą nam tutaj te dane zaburzyć. Tak. I tak samo zaburzyć mogą dane o sprzedaży detalicznej, która może wypaść mocniej, no bo te zakupy przedświąteczne zawsze są tutaj większe. Natomiast patrząc jakby na cały trend, nie oceniać tylko po tych danych w tym tygodniu, danych kwietniowych, tylko jak sytuacja wyglądała przez ostatnie 4 miesiące od początku roku, nie wygląda na źle. Trzymamy, nasza gospodarka jakby wygładza te wszystkie wahania i perturbacje z rynków zewnętrznych, i to też widać po złotym, że on też te wahania ma dosyć skromne, bo powiedzmy szczerze, 2-3 grosze ruchu na kursie euro do złotego to jest mniej niż 1%, czyli widać, że to nie są duże wahania, patrząc jak inne waluty rynków wschodzących potrafią w tym czasie robić 3-5% straty na wartości. Także tutaj widać, że jesteśmy oceniani w miarę stabilnie. Nasze dane są oceniane też pozytywnie pod tym kątem, że utrzymujemy pozytywny trend. To też było widać w odczycie PKB za pierwszy kwartał w ubiegłym tygodniu, że wzrost na poziomie 4,6% to nadal jest jeden z tych bardziej imponujących. Także dane w tym tygodniu trzeba troszkę oceniać z przymrużeniem oka na takiej zasadzie, że te wahania sezonowe mogą trochę wpłynąć, że te odczyty będą się różnić, czy bądź być słabsze od tego, co mieliśmy w marcu, albo totalnie odejść od prognoz, ale to wcale nie będzie oznaczać nic złego. Jeżeli produkcja zaskoczy pozytywnie, to pokaże, że nawet pomimo tej przerwy świątecznej było widać, że przemysł radził sobie dużo lepiej niż my ekonomiści oczekiwaliśmy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za wizytę w studio. Dziękuję. Naszym gościem był pan Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers. Dziękuję bardzo.